Witam Was wszystkich serdecznie na kanale TFT Feathernight. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie omawiać najsilniejsze postacie, kompozycje oraz itemy w patchu 9.16, który wyszedł niedawno wraz z nowymi postaciami Hextech, tak więc zaczynajmy. Najmocniejsze itemy, omówię tylko S tier, jest to Force of Nature, Runans, Rapid Fire, Darkin, Sorcerer, Morello i Gia, co możecie zauważyć. Bardzo dużo itemów w S tierze jest teraz zbudowane ze spatuli, tak więc spatula jest teraz bardziej priorytetowym itemem do podniesienia z karuzeli. Force of Nature raczej zawsze był w S tierze, Hurricane jest teraz mocny. Dlaczego? Co zauważycie w tych kompozycjach, to to, że Draven oraz Jinx bardzo często będą się powtarzać, a Hurricane bardzo fajnie działa na tych postaciach. Rapid Fire też bardzo fajnie działa na Dravenie, żeby mógł łapać swoje siekiery, a na Jinx, żeby mogła zatrzymać swój dystans. Demony są teraz mocne, dlatego opłaca się też wrzucić sobie demona na jakąś postać. Sorce zawsze były mocne, a Morello i Gia nie spadły z poprzedniego patcha. Nadal opłaca się je budować, są to mocne itemy. Tutaj resztę itemków sobie zobaczycie już sami, nie będę każdego omawiał i zaczynamy pierwszą mocną kompozycję. Jest to tak zwane High Roll, czyli troszkę szczęścia potrzebujecie, żeby złożyć tą kompozycję wcześniej oraz wiele postaci teraz w tych kompozycjach też jest za 5, tak więc musicie uważać, musicie szukać zamienników do tych postaci, żeby wcześniej je zbudować. I tutaj są Noble oraz Blade Masterzy. Kayle ma wbudowane Blade Mastera, dlatego jest ich trzech pod Dravena, który ma dwa Hurricane'y. Tak, Hurricane'y się stakują, Draven ma duży damage i te Hurricane'y bardzo fajnie na nim działają. Oprócz tego no 6 Nobli, nie ma tu za bardzo co dodać. Swain jest tylko po to, żeby dawał Imperiala Dravenowi lub Swainowi. Tutaj akurat bardzo fajnie na nim też działa i to jest pierwsza kompozycja. 6 Nobli jest bardzo mocnych teraz po tym małym buffie. Niby 10 armora i Magic Resista, ale to coś wspomogło Nobli i można ich teraz grać praktycznie w każdej gierce. Druga kompozycja to też jest High Roll, czyli postacie drogie i też później się składa tą kompozycję i są to Blade Masterzy, Draven jest podstawowym carry w tej kompozycji oraz czterech Imperiali. Czterech Imperiali do tej kompozycji wrzucacie tylko jeżeli macie Imperiali na drugim poziomie oraz GA na Swainie. Katarina musi być na drugim poziomie, żeby ją wrzucić, żeby ona robiła cokolwiek w tej kompozycji. Red Buff na Yasuo bardzo fajnie działa, bo jego tornado nakłada on hit efekty, czyli Red Buff będzie nałożone na całą drużynę, jeżeli trafi on takie tornado. Dwóch Knightów z CC-kami najlepiej na froncie. Sejuani może zamrozić całą drużynę oraz Poppy też ma fajnego CC-ka w dwie osoby. I zauważcie, co się powtarza w tych kompozycjach, że między itemami oraz między postaciami jest zachowane miejsce i te kompozycje są bardzo porozrzucane. To dlatego, że Hexteki teraz są w gierce i one mogą wyłączyć wszystkie przedmioty, jeżeli byście trzymali swoje postacie w kupie. Dlatego musicie postacie z przedmiotami rozrzucać po mapie, żeby Hexteki was nie załatwiły na raz, można powiedzieć. Ale filmik versus Hexteki nagram już wkrótce, jak się versus nie pozycjonować danymi kompozycjami, tak więc nie będę się na tym aż tak skupiał. Kolejna kompozycja, 6 Brawlerów oraz Gunslinger Jinx z MF-ką. MF-ką możecie zastąpić wcześniej, to raczej nie jest problem, możecie tu wrzucić cokolwiek, Gravesa, Tristana, tylko po to, żeby Gunslingera dać Jinx. Ta kompozycja jest bardzo fajna, bardzo przyjemnie się składa, bo nie ma tu aż tyle drogich postaci. Można wcześniej zacząć ją budować. Warwicka, Rexa i oraz Blitzcranka możemy dostać naprawdę wcześniej w gierce. Cho'Gatha już ludzie aż tak często nie grają, więc też można go dobrać. I Jinx musicie znaleźć jako carry, ale tutaj jest napisane, że jeżeli nie znajdziecie Jinx, a macie większą ilość itemków, to z Cho'Gatha lub z Volibera możecie zrobić carry. Na Volibera też można bardzo dużo itemków wrzucić, tak jak Rapid Fire'a, Silence'a, Curse Blade'a, Static Shiva. Możecie mu wrzucić wiele itemków i on też będzie robił robotę, bo będzie miał dużo HP przez Brawlerów. I następna kompozycja, są to Ninja Elementalisty. To jest taki, można powiedzieć, troszkę średni build. Nie jest on w top tierze, chociaż tutaj jest S i A tier napisane i to jest stary build, który jest od początku w tej gierce. To są ninja, elementalisty, 4 ninja potrzebne, żeby aktywować buffa, bo buff ninja działa tylko jeżeli macie jedną ninja lub 4 ninja. Tak więc wszystkie ninja tutaj są potrzebne oraz 6 asasinów i głównym carry tutaj jest właśnie Akali zamiast Anivie. Nie jest tutaj napisane, co możecie wymienić z Anivie, ale a możecie wrzucić tu Lissandrę jako elementalista, jeżeli Anivii nie dobierzecie. W sumie nie ma tu za bardzo co mówić o tym buildzie, oprócz tego, że tak jak tutaj jest napisane, że będzie ciężko zdobyć pierwsze miejsce, ale do top 4 powinniście
się wbić bez problemu. Infinity Edge na Zedzie bardzo potrzebny, 200% krytyka on teraz daje. Tak więc musicie go mieć na Zedzie, żeby on robił bardzo przyjemny damage. Kolejny build są to Blade Masterzy oraz dwa demony z Gunslingerami. Sześciu Blade Masterów głównie po to, żeby Yasuo kierował oraz Draven, jeżeli macie Dravena, jeżeli nie, to z Jinx możecie zrobić Blade Mastera i dacie jakąś postać pod Gunslingera. Demon na MFC bardzo fajnie działa, naprawdę. Ona potrzebuje teraz tylko 75 many, żeby użyć swojej umiejętności. Tak więc, jeżeli dacie jej Darkina, to jej daje już ponad połowę many, bo 40 many jej daje. Tutaj jest napisane, żebyście nie rerolowali dużo pieniędzy, szukając trzecich gwiazdek na postaciach takich jak Gunslingerzy. To była popularna strategia, żeby szukać trzech gwiazdek. Nie róbcie tak, jeżeli chcecie zagrać Jinx oraz przejść w późniejsze etapy gry, żeby znaleźć Yasuo oraz MF-kę. Następnym buildem są Shapeshifterzy oraz demony. Możecie włożyć trzech sorców na 8 poziomie, jeżeli znajdziecie Yuumi albo Darkina. Yuumi to jest ten itemek, żeby zrobić sorca. Darkin to jest ten itemek, żeby zrobić demona. Tak więc rozglądajcie się za tymi itemkami. Są to itemki z S-tieru. Bardzo fajnie, teraz można je wrzucać do każdej kompozycji. Tutaj pokazane jest Ginsa na brandzie. Nie za bardzo rozumiem tą itemkę na tej postaci. Ale oprócz tego raczej wszystko standardowo to wygląda. Demony z shapeshifterami i głównym carry jest Swain z Guardian Angelem na frontlane. Jeżeli umrze, to wstanie z full maną i użyje umiejętności, żeby się zamienić i wysysać HP wraz z Morello. Ostatnim buildem jest Elementalist Swords. Ten build już znacie bardzo dobrze z poprzednich metabuildów, które omówiłem. Elementalist Swords, naprawdę bardzo mocny build. Trzech sorców możecie wrzucić jakichkolwiek, naprawdę jakichkolwiek. Najlepiej Vegara i Lulu, bo głównym carry będzie Kennen, dlatego chcecie mu dać też buffa od Yordle, ale oprócz tego możecie wrzucić tutaj jakichkolwiek sorców, a Anivę zastąpić Lissandrą, żeby mieć elementalistów. Dwa demony na frontlane z sorcami też fajnie działają, bo Aatrox ma mocną umiejętność i ten buff od sorców da mu dużo do Mage'a. I tutaj też jest napisane, że możecie dużo sorców wrzucić albo dużo demonów. Ewelinka też teraz jest mocnym demonem. I to w sumie na tyle. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, pomóżcie mi dobić 500 subów na tym kanale. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.